Bartosz Urbański, Ema Bądź na bieżąco. Znajdujemy się na ważeniu i mediatreningu przed Fame MMA 9. Z nami Alan Kwieciński. Cześć Alan. Dobry wieczór wszystkim, witam serdecznie. Alan, na tej gali będziemy widzieć walkę Kacpra Błońskiego, twój klub WCA, podejrzewam, że to cię tutaj sprowadza. No tak, nie tylko Kacper, ale też reszta zawodników. Mówię, też obiecałem tutaj niektórym, że poudzielam tych wywiadów, tak więc jestem, nie uciekam. Siemano. No i co? No i jest mój klubowy kolega, jest Anzo Rajijew, a to gwarantuje na pewno dobre widowisko. Ostatnio wasza walka z Pająkiem miała potężny rozgłos, już nawet po gali. Ty się domagasz rewanżu, domagałeś się od razu na gorąco, gdzieś tam nie zgadzałeś się z werdyktem. Czy to dalej podtrzymujesz, chcesz walkę z Pająkiem? Znaczy oczywiście, ja jestem chętny na rewanż. Mieliśmy się bić na 9, mieliśmy się bić na 10. Ostatecznie pewnie będziemy się bić na 11, to już na pewnie na 100%. Tak więc ja absolutnie nie uciekam od tej walki. Jestem, wzmożyłem mocno treningi z tego względu, że miałem tam awarie swoje prywatne, miałem w głowie, rozstałem się z kobietą, ale mówię, już to wszystko fajnie z terapeutą ustawiamy. Jestem, mówię, na nowo się budzę. Jak ja się obudzę, to gwarantuję widowisko na wysokim poziomie już we wrześniu. A to jest chęć z obu obozów? Pająk też chce tej walki, czy jednak gdzieś tam uciekał od tej walki? Znaczy, no nie wiem, no on tak szczekał. W końcu dostał zawodnika, już mnie zaczął szczekać, tak więc no mówię, ale no jeżeli jeżeli trzeba, mówisz A, to trzeba i powiedzieć B, prawda? Tak więc do zobaczenia, Piotruś, we wrześniu. Opowiadaj Alan, jak właśnie obecnie forma, powiedziałeś, że wznawiasz treningi, na czym tam teraz głównie pracujesz, jak twoje przygotowania? Znaczy wracam z powrotem do siły maksymalnej, do motoryki, chociaż mówią mi, że już kurde Alan, jesteś tak silny, że nie trzeba, siema. Karakanik altosteroni, byczku! Gumę. Zaraz jestem. No i co? Zgubiłem wątek. Dobrze, testosteronik. Dobra, Alan, opowiadaj może, co prywatnie u ciebie słychać, jak sprawy zawodowe, jakieś produkcje, coś się szykuje? No właśnie, między innymi nie mogłem uczestniczyć na 10 z tego względu, że fajne nowe projekty mi wychodzą. Możesz coś zdradzić? Nie mogę na razie zdradzić, bo podpisałem umowę, podpisałem papiery. Pokaż brzuch. O, dobrze jest. Weź porównaj brzuchy. Dawaj, Polak. Chodź. Dawajcie, porównujemy. No coś tam się rysuje. Słuchaj, tekst, Alanik zawsze w formie, chyba Alanik, tutaj. Alanik nigdy nie traci formy, chociaż z tego względu, że teraz byłem w kratkę na treningach, mówię, miałem perypetie życiowe, byłem w kratkę na treningach, ale tak jak widzicie, Alanik nigdy nie traci formy, Alanik zawsze w formie jest i... A będzie jeszcze lepszy, obiecuję. Alanik Melanżowicz, to już jest czas przeszły, czy jednak gdzieś tam się zdarzy jeszcze poimprezować? Wiem, że tam troszeczkę DJ-ko się zajmowałeś, teraz wiadomo, jest pandemia, ale jak to wygląda u ciebie? Ten imprezowy styl życia, czy dalej jest, czy wyciąłeś? Znaczy powiem ci, że teraz byłem w programie, gdzie mocno DJ-owałem, mocno grałem, fajne imprezy prowadziłem. Tak więc mówię, no a jeżeli chodzi o ten imprezowy styl, to z tego nie wyrośniesz, tak? Gdzieś ta natury nie oszukasz, ale mówię, no lubię to po prostu robić i wiem, kiedy to robić. Jest czas na trenowanie, jest czas na balety, na czas na reset totalny, tak więc teraz mogę sobie na to pozwolić i tyle. A jak ocenisz nowy sezon, jak ocenisz ekipę, która się stworzyła, bo trzeba powiedzieć, że po starej ekipie, no to śladu już za bardzo nie ma, tak? Nie chcę nic mówić, nie chcę nic mówić. Zobaczycie niedługo, tak więc pojawię się, o tak powiem ci, pojawię się. No dobra, Alan, czyli co? Mocnym przytupem się pojawię. W mocne wejście smoka. Tak. Alan, czyli co? Fame MMA 11 to już jest taki pewniaczek, czy tam jeszcze rozmowy przed tobą? Znaczy nie, no raczej to jest na 100%. Miałem się bić na 9, miałem się bić na 10, do 3 razy sztuka, będę się bił na 11. I ten pas, który zdobyliście, on cały czas na szali, tak? Tak, znaczy nie, no teraz, znaczy nie wiem, no on chce walki w MMA, tak? To jest pas w K1, tak więc jeżeli walka byłaby ponownie w K1, no oczywiście daje ten pas, ale mówię, no on chce walki w MMA, na jego zasadach, ja nie uciekam od jego zasad, będzie to na zasadach MMA, jestem gotowy. Robię teraz w najlepszym klubie w Polsce, WCA Fight Team, tak więc będę gotowy, na pewno będę gotowy na wrzesień. Wywołany tutaj do rozmowy klub WCA Fight Team. Jutro
Dzisiaj w nocy walka Janka Bochowicza. Jutro w nocy walka Janka Bochowicza. W niedzielę nad ranem tak naprawdę. Słuchaj, no trzeba to zobaczyć. Dlatego... Szybkie typowanko z twojej strony. No to jestem oczywiście całym serduchem jestem za Jankiem. Całym serduchem jestem za Jankiem i należy mu się. I Janek jest doskonałym przykładem, że nie żyjesz marzeniami, tylko marzenia się spełnia, nie? I tego mu życzę z całego serducha. Team Janek. Team Jano. Dobra, ostatnie pytanie jeszcze, bo powiedziałeś tutaj z Pająkiem, że walka ma być prawdopodobnie na jego zasadach MMA. Jak ty tutaj patrzysz na to? Kickboxing cię głównie interesuje, czy MMA to jest płaszczyzna, gdzie chcesz się realizować dalej? Będę gotowy na to i na to. Będę gotowy na partę, będę gotowy na stójkę. No to co? Tym bardziej, że on się zdziwił, wiem o tym, że zobaczył, że jednak stójkę mam solidną. Czekamy na to widowisko i czekamy na kolejne grzmoty, bardzo dobrej walki, oby mniej faulów, bo tam wiadomo, że ci takie zdarzają. Sami żeście widzieli te faule, ja nic nie udawałem. Czekamy na walkę, dzięki, trzymaj się, bardzo. Piona.